Marta Szymik, witajcie w kolejnym wydaniu wideo zapowiedzi o to, co dla Was przygotowaliśmy. Na dobry początek filmowa propozycja. Trwa festiwal wakacyjne kadry i dźwięki. W piątek zostanie wyświetlony polski film z 1936 roku Będzie lepiej. Zaś w sobotę znacznie nowsza propozycja, bo z 2016 roku Konwój. Impreza odbywa się na terenie Browaru Zamkowego o godzinie 21.30, wstęp wolny. Teraz przenosimy się do Brennej. W najbliższy weekend odbędą się Dni Dawnych Kultur oraz Szósta Słowiańska Noc Folk Metalowa. W programie wiele muzycznych propozycji, a Dni Dawnych Kultur to przede wszystkim obóz i stroje historyczne, inscenizacje, walki wojów, kuchnia słowiańska, zabawy i konkursy, pokazy wczesnośredniowiecznej musztry i wiele innych atrakcji. To wszystko w Parku Turystyki. Sporo atrakcji na najbliższy weekend przygotowała Wisła. Nadleśnictwo Wisła oraz miasto Wisła zapraszają na 19. piknik ekologiczno-leśny. Impreza rozpocznie się w sobotę o godzinie 14.30 występem myśliwskiego zespołu śpiewaczego Kwiczoły. W programie pokaz ptaków drapieżnych, pokaz psów myśliwskich oraz koncerty. Wystąpi m.in. zespół reprezentacyjny sygnalistów myśliwskich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Pektus. Wstęp na te wydarzenia wolny. Na tym jednak nie koniec atrakcji. Oprócz tego sporo będzie się działo również w Parku Kopczyńskiego oraz na Placu Hoffa. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę w godzinach popołudniowych. W sobotę z pewnością nie będziemy się nudzić. Gmina Harzlak zaprasza na otwarcie ścieżki do źródła Borgońka. Oficjalne otwarcie godzina 15, później piknik dla mieszkańców. W programie koncert orkiestry Dentej, pokaz sokolników, stoisko edukacyjne, nadleśnictwa Ustroń, animacje dla najmłodszych. Nie zabraknie również czegoś na ząb. Przypominam, Harzlak Czarne Doły, godzina 15. Jeżeli ktoś woli bardziej sportową propozycję, to powinien odwiedzić w sobotnie popołudnie gminę Skoczów. Na terenie boiska LKS Pogórze o godzinie 15 odbędzie się 17. rodzinna Spartakiada Sołec i osiedli gminy Skoczów. Po różnego rodzaju konkurencjach zaplanowano festyn rodzinny. Organizatorzy zachęcają nie tylko do udziału w Spartakiadzie, ale również do kibicowania. A teraz coś dla fanów jeździectwa. Ośrodek Hubertus w Międzyświeciu zaprasza na zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody. Start godzina 13, wstęp wolny. Na zakończenie zaproszenie na festiwal ekumeniczny do Ustronia. W związku z tym wydarzeniem prawie codziennie organizatorzy przygotowali ciekawe propozycje, szczegóły na plakatach. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Więcej informacji znajdziecie oczywiście w naszej zakładce imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.